Półmrok. Na stole kocioł, z którego wydobywa się zielony dym. Przy stole postać. Trzyma różdżkę. Miesza nią nad eliksirem. Postać podnosi głowę. To Monia, ubrana w białą koszulę, kryształowy naszyjnik. Na głowie ma burzę czerwonych loków. Na twarzy mocny makijaż. Monia nachyla się nad kotłem. Rozgląda się dookoła. Klatka schodowa. Mikołaj mówi do kamery. Słuchajcie, jest jakaś dziwna akcja, bo Monia zaprosiła mnie pod nieznany mi adres i powiedziała, że ma dla mnie niespodziankę. Nie wiem, o co chodzi, ale się zaraz przekonamy. Mikołaj dzwoni do drzwi. Po środku drzwi kołatka z dużą zieloną gałką oczną. Oko otwiera się, rozgląda, zamyka się. Monia? Mikołaj wchodzi do środka. Monia? Mikołaj podchodzi do Moni. Zakłada okulary. Monia, to ty? A kto? Nie widać? Ale... I jak do tego doszło? Mogę ci pokazać, ale w tym celu musimy się cofnąć w czasie. Monia bierze szklaną kulę. Dookoła pojawia się niebieski dym. Słuchajcie, jestem u Lukasa Adelona, który pomoże mi dzisiaj wydobyć moją wewnętrzną wiedźmę na powierzchnię. To gotowa jesteś? Na to? Tak. Okej, ja też jestem gotowy, maseczka jest, rękawiczki są, więc zacznę od przyklejenia brwi do skóry. Miałeś w ogóle kiedyś coś takiego robione? Nie. No właśnie. Więc zaczynamy od kleju. To może w tym momencie, gdy ja będę to robił, to powiedz w ogóle, jak to jest u ciebie z makijażem? Ty się sama malujesz, czy ktoś ciebie maluje? Jak to jest? Nie maluję się sama. Wiem, że są niewidome dziewczyny, które się malują, ale ja nie jestem niestety tak sprytna. Ale ja lubię mieć makijaż. Lubię, jak mnie ktoś pomaluje. Staram się zawsze, jak gdzieś idę na imprezę, to poprosić kogoś znajomego, zwyczaj koleżanki, współlokatorki, żeby mi zrobił makijaż. Traktuję to jako takie raczej dopełnienie outfitu, niż jako konieczność. Na szczęście nie mam jakiejś strasznie paskudnej cery, więc... No masz bardzo ładną cerę. Nie muszę się aż tak... Zero makijażu tutaj. Nie muszę aż tak bardzo dużo wkładać energii w to, żeby jakieś tam niedoskonałości korygować, więc raczej traktuję makijaż jako dodatek. Ale czy czujesz się wtedy rzeczywiście jakoś inaczej? Czujesz, że ten make-up coś zmienia w, nie wiem, jak wychodzisz gdzieś właśnie do ludzi? Trochę tak, no czuję, że mam coś zrobione, że to nie jest tak, że wstałam z łóżka, zrzuciłam kapcie i wyszłam po prostu na miasto, tylko że jednak jakoś bardziej się przyłożyłam. To jest takie trochę bardziej odświętne, coś jak odświętny strój. Czuję się jak doktor po prostu dzisiaj. Kochani, brwi są już przyklejone do skóry, teraz można na nich malować. Najpierw jeszcze trzeba położyć puder, co zaraz zrobię. I tym sposobem mamy większą przestrzeń, żeby namalować brwi na przykład wyżej, żeby jeszcze pobawić się kształtem oka. No to ja się biorę do roboty. No, a jak u ciebie z makijażem? Lubisz malować? Bo ja przez to, że ja się sama nie maluję, zawsze ktoś mnie maluje, to właśnie miałam różne doświadczenia, bo często prosiłam osoby, które na przykład nigdy w życiu nie malowały tylko siebie i niektóre moje koleżanki były zachwycone, że mogą się wyżyć artystycznie, a inne zawsze były przerażone. Boże, boję się, że wsadzisz tę kredkę do oka! A ty jednak pracujesz z tym makijażem, więc jak to jest? Od czego to się zaczęło? O kurczę, początki były bardzo, bardzo dawno temu. Pod koniec gimnazjum, początek liceum. Podkradałeś mamie szminkę? I'm sorry, I broke the red lipstick. Nie, w życiu. Ja zaczynałem od tego, że malowałem po prostu innych do swoich filmów autorskich. Okej. Bo najpierw pisałem scenariusze i tak dalej, więc ta historia naprawdę sięga bardzo daleko. Chciałeś być Tarantino, a zostałeś charakteryzatorem. Startowałem na łódzką filmówkę na reżyserię 2 razy, zaraz po maturze. Ale niestety się nie udało. A gdy 8 lat temu przeprowadziłem się do Warszawy. Jakoby wczoraj to było. No już nie powiem to. To jedna z marek charakteryzatorskich, Kreolan, po prostu zaprosiła mnie do współpracy. Mimo, że nie miałem praktycznie żadnego doświadczenia, tylko miałem ciekawe prace. Wolisz malować kogoś czy siebie? Bardzo ciężkie pytanie. Kiedyś częściej malowałem inne osoby. Ostatnio raczej maluję siebie, bo też ze względu, no niestety, na hejt chociażby. Wolę, żeby ktoś jeździł po mnie, a nieżeli po moich znajomych na przykład. Boisz się, że twoja twórczość będzie hejtowana? O, ona jest hejtowana. Panie, że mówisz mi to teraz, jak już tu siedzę. Teraz nakładam podkład na gąbeczkę. No i trzeba ciebie... Znaczy przykryć ci brwi po prostu. No dobrze, a powiedz coś więcej o tej pracy charakteryzatora. Jaki jest na przykład jej najgorszy aspekt? Już poza tym, że oczywiście
są hejtowane twoje prace. Przy charakteryzacji praktycznie trzeba wiedzieć na każdy temat coś. Bo to jest tak rozległa dziedzina, że w filmach, szczególnie tych takich wysokobudżetowych, tak naprawdę są różnego rodzaju całe jakby działy, czyli dział, który zajmuje się na przykład tylko i wyłącznie perukami, a peruki to też charakteryzacja. Dział, który zajmuje się tylko i wyłącznie na przykład krwią, czy efektami specjalnymi, które można zrobić na planie, więc to wszystko jest tak rozległe. A jakie było największe wyzwanie? Z czego byłeś najbardziej dumny? Ze swojej pracy? Mhm. To myślę, że to był konkurs Face Awards, w którym brałem kilka razy udział. Konkurs międzynarodowy, gdzie po prostu co etap dostaje się określona ilość osób. Taki czyli... idol, tylko zamiast piosenek robisz makijaże? Dokładnie. Ale te makijaże się robi na sobie, czy na tak, kimś? Tak, na sobie. Akurat w tym konkursie robi się na sobie. W tym roku zrobili tak jakby taką skróconą wersję z jedną pracą. No i w końcu wygrałem. No to super, ale co tam zrobiłeś? Jaka to była charakteryzacja? To była charakteryzacja rzeczywiście na Halloween, czyli po prostu taka straszna lalka. Kochanie, jest nałożony podkład, teraz czas na farbkę. W ogóle jak się czujesz teraz? Czujesz coś na twarzy? No, na brwiach głównie czuję ten klej, ale tak poza tym to nie czuję się jakoś inaczej niż zazwyczaj. Niestety przy tych przyklejeniu brwi to tak jest, że są unieruchomione dokładnie. Nakładam teraz właśnie farbkę z tego kolorze? Względu, żeby takim szarawym. Aha, to nie będzie miała promienną cerę. Nie będziesz zieloną czarownicą, sorry. I Moria ma już jedną brew i zobaczcie, jak jej brew się zmieniła. O to chodzi właśnie w przykrywaniu brwi, żeby można było je namalować inaczej. No dobra, to maluję drugą. Powiedziałeś wcześniej, że robisz sobie też charakteryzację. To może powiedzmy naszym faworkom, dlaczego robisz sobie charakteryzację? Może nie wszyscy wiedzą. Bo przybieram się za babę. Fragmenty TikToków Lukasa Adelona. Transformacje w postaci kobiece. Jesteś drag queen! Właśnie, tak. Niestety w Polsce jeszcze niektórzy mają z tym całkiem spory problem i nie wiedzą, kim są drag queen. No to właśnie może zmieńmy to, opowiedz coś. Ja opowiem może to, jak ja to czuję. Dla mnie bycie drag queen to jest przede wszystkim bycie performerem, czyli po prostu stworzenie własnej postaci scenicznej, kontakt z ludźmi, występy, pojawianie się na różnych eventach. U mnie było to troszeczkę inaczej niż u moich scenicznych koleżanek, z tego względu, że ja tak naprawdę wychodziłem od makijażu, ja malowałem wcześniej. To mi bardzo ułatwiło i z czego ja byłem na początku bardzo rozpoznawany, to właśnie z tego, że no tutaj muszę podziękować swojej mamie po prostu za taką twarz. Mamę! Że twarz akurat mam po mamie i bardzo ładnie wygląda. Prawdziwą, jest magiczną mamę. Prawdziwą. A, okay. No bo wiecie, faworki, sukces ma wiele matek, więc Łukasz też ma matki sceniczne i niesceniczne. Dokładnie. No i tak stwierdziłem, skoro inni mogą być, bo tam kiedyś zobaczyłem taki spęd tych drag queen, kiedy ja się pierwszy raz przebrałem na jakąś imprezę. Mówię, ktoś może być, ja nie mogę być drag queen? I tak się zaczęło, już 4 lata to tak trwa. Wow, no to całkiem sporo. A powiedz mi, bo z tego co się orientuję, to drag queen bardzo często mają swoje ulubione postaci, w które się wcielają. Masz takie postaci? Znaczy to jest właśnie różnie z tym, bo tak naprawdę ja akurat wyszedłem od tego, że na imprezę się przebrałem za Adele. Bo mi pasowała zawsze ta postać. Ale tak naprawdę nie ma wielu nie lubię słowa sobowtór, wolę słowo impersonator, czyli osoba, która właśnie zajmuje się czyimś repertuarem i ewentualnie przypomina wyglądem tę osobę. Wciela się na scenie. Dokładnie. No i ta Adele mi zawsze tak pasowała. Ja mówię, kurczę, no dobra, niech będzie Adele, ale później przyszła na któreś Halloween Magda Gessler. Kurczę, to też ludzie chwycili, no to zaczęły się wyjazdy też jako Magda Gessler. Później ale to jest ciekawe, bo właśnie mnie osobiście drag w ogóle kojarzy się jednak z postaciami scenicznymi, to znaczy, że drag queen wcielają się w kobiety, które są artystkami estradowymi. No właśnie, nie śpiewają, tańczą. Nie, częściej jest tak, że jednak... A Magda Gessler jednak w ogóle nie jest postacią sceniczną. No nie, jest to często mi się akurat udało, bo po prostu znalazłem kilka jakichś śmiesznych remiksów z Magdą Gessler i tak to wyszło. Bardzo rzadko jest tak, że drag queen wciela się wizerunkowo w daną postać.
Drag queen tak naprawdę może na scenie wszystko zrobić. Może się przebrać zupełnie za coś wymyślonego, a zrobić piosenkę Lady Gagi czy Madonny. Czyli może się wcielić w królową brytyjską, a śpiewać, udawać, że śpiewa piosenkę Barbra Streisand. Dokładnie, jeśli to ma sens na scenie, to dlaczego nie? Oczywiście dużo też występów ma swój przekaz. To nie jest tylko tak, że sobie potrząsa peruką i jej zleci albo nie. A zlatują czasem? Nie tylko peruki. Proszę Państwa, Monia dzisiaj będzie córką młynarza. Co ona biało? A tak na serio jest to baking, czyli po prostu nakładamy puder. No, czyli jednak ten piekarski klimat jest. Coś jest, nie? Coś jest na rzeczy. Nakładamy puder i poczekamy, aż się powypiekasz. Jeszcze tak technicznie podchodząc do tematu, to baking najbardziej się sprawdza, gdy właśnie idziemy na jakąś imprezę i jeśli chcemy, żeby nam podkład dłużej wytrzymał na twarzy. Czyli to już jest taka, no nie chcę tutaj używać brzydkich słów, ale taki mocny make-up, no, full. Tapeta! Proszę Państwa, trochę czasu minęło, więc możemy zdjąć baking, czyli po prostu nadmiar pudru. Teraz widać, jak to konturowanie ładnie przenika i przejdziemy do konturowania twarzy. Nie macie pojęcia, jakie to było, trudne. Powiedz jeszcze, a propos swoich przygód jako drag queen, czy zdarzyły ci się jakieś śmieszne historie? Były i śmieszne, i żenujące, może tak powiem. No to dawaj, jedne i drugie. Gdy jestem w wcieleniu Magdy Gessler, przede wszystkim bardzo dużo ludzi się na to nabiera. A gdy już założę okulary takie przyciemnione, wielkie, to już w ogóle. I to jest śmieszne, jak ludzie reagują w ogóle na tę charakteryzację, że czasami biegną za mną, krzyczą, pani Magdo! Nicki Minaj, is that you? Nicki! Nicki! Nicki, let's go to the beach! H, let's go get away! Gdy zaczynałem, prawie 4 lata temu, no to zawsze lubiłem mieć gotówkę w torebce. Przydaje się. I na dole zawsze miałem bankomat, więc sobie wychodziłem już nawet w tych obcasach, w tym wszystkim, zanim siadłem do taksówki czy do klubu tutaj blisko szedłem. I mnie tam przyczaiło dwóch takich przy bankomacie. No i jeden mówi właśnie: a pani, to nie tak zimno? A ja: mm-mm. A drugi za chwilę: przeszkadzamy, a ja: mm-hmm. No i całe szczęście poszli sobie. Ale to była taka sytuacja, gdzie naprawdę... Dyplomacja poziom ekspert. No, no tak. Częściej. A spotkałeś się kiedyś osobiście z Magdą Gessler? Niestety jeszcze nie, ale wszystko przede mną. A spotkałeś się kiedyś z jakąkolwiek inną osobą, w którą się wcielasz? Niestety się nie spotkałem, ale na przykład wiem, że Dagmara z Królowych Życia, znaczy na przykład napisała do mnie na Instagramie, gdy się w nią wcieliłem. Dawaj, stań i rozwiej włos. Wystaw się tak i zrób tak włosem. Z nogą ser zrób. Bo bardzo też ją ludzie na TikToku szczególnie oznaczali. I to było bardzo miłe dla mnie, że ona się po prostu odezwała. Ale powiedziała super, super. Tak, powiedziała, że cieszy się, że... Że nie, no przestań, przecież ja nie mam takiego nosa, co ty zrobiłeś? Ona jest bardzo super w ogóle babką, tak... Z tego przynajmniej co pisałem z nią, nie wiem, jakbyśmy się spotkali, czy byśmy sobie piór nie powyrywali. Ale nie, ona była zachwycona i podziękowała, że mogła się znaleźć właśnie w tej alei tych gwiazd. Tak, teraz będę przechodził do oczu, dlatego nakładam warstwę pudru. W razie gdyby coś mi się osypało, będzie łatwiej to po prostu zdjąć. Teraz nakładam czarną kredkę, ponieważ będziesz miała ciemne, przydymione oko. Nakładam po prostu kredkę czarną jako bazę, bo to jest dla mnie najlepszy sposób. Jak siebie maluję, też tak robię. Miękką kredkę, która jest bazą pod cień. Wtedy mamy taką ultra, ultra czerń. Czy Adelon jest twoim alter ego? Realizujesz jako Adelon coś, czego nie robisz jako Łukasz? Albo czy Adelon ma coś, czego Łukasz mu zazdrości? Na pewno Adelon jest bardziej pewna siebie. I tutaj mogę się podpisać, że tak, makijaż dodaje pewności siebie, ale myślę, że całość w ogóle mojej postaci jest tak skonstruowana, że ja też z czasem sobie pozwalałem na trochę więcej, czułem się właśnie pewniej, mniej się bałem wychodzić do ludzi, mimo że nigdy nie miałem z tym jakiegoś większego problemu, ale widzę jakąś różnicę nadal. Czy drag ma działanie terapeutyczne? Na pewno! Ja tutaj się bawię przy oczach, bo... No, oczy są jednak delikatnym narządem przy twarzy i w sumie nie wiem, czy to tak grzecznie jest pytać, ale jak to jest? Czy ty masz na przykład takie czucie, gdzie na przykład teraz tutaj cię okładam pędzlem w sumie? Mm-hmm. Jak to w ogóle jest u ciebie? No to jest bardzo dobre pytanie, bo dużo ludzi o to pyta. Oczywiście mam czucie i to, że moje oczy
mają włączoną jedną funkcję pod tym widzenie, nie znaczy, że mają włączone inne funkcje, tak jak czucie, no tak samo jak na przykład osoba głucha nie słyszy, to nie znaczy, że nie może mieć zapalenia ucha i nie może jej ucho boleć. Także jak mnie teraz dotykasz pędzelkiem, to wszystko czuję. Ja mam też nawet taki dodatkowy trochę problem, że na początku, jak chorowałam na tę chorobę moją, to miałam bardzo ostry światłowstręt i trochę mi to zostało, wydaje mi się, że jestem bardziej wrażliwa na światło niż przeciętny człowiek i na przykład to jest niestety często przy makijażu problem, że no wiadomo, przy makijażu musi być dobre oświetlenie, tak. Więc zazwyczaj mi świeci jakieś światło w twarz i muszę patrzeć to światło i mnie to razi i lecą mi łezki, więc się rozmazuje ten makijaż i jest masakra, zwłaszcza też przy malowaniu rzęs. Na szczęście niektórzy potrafią malować rzęsy na zamkniętym oku, ale nie wszyscy i... No ja maluję na zamkniętym, więc no spokojnie. I to jest, widzisz, profesjonalne podejście do sprawy. A później jeszcze przykleimy sztuczne. Wow, a czemu się... Skoro i tak przykleja sztuczne, to czemu się tuszuje to naturalne? Z tego względu, że jakby się przykleiło, przynajmniej ja tak uważam, że gdy się przyklei tylko sztuczne, to na przykład często na rzęsach osadza się puder, czasami podkład, korektor, dlatego to może, dlatego wtedy one mogą wyglądać na takie szare. Czyli po prostu są mało intensywne, a może tak. Teraz będziemy strzelać z alkoholu, żeby była fajna, ciekawa faktura. Mam nadzieję, że na zbliżeniach będzie ją widać. Więc teraz nie możesz oddychać przez chwilę. Wstrzymujemy. I robimy paćki. O! Jak przesadzimy gdzieś z paćkami, to możemy spokojnie pudrem przykryć. Możesz oddychać. Monia, tak się wczułem, że też wstrzymałem oddech, więc jakby spokojnie. Uwaga, kolejna część. To jest super sposób też, żeby zrobić w ogóle piegi. Ja w ten sposób robię piegi. No dzisiaj nie będziesz wyglądała jak... Możesz oddychać. Czyli ty nakraplasz jakąś ciemną farbą? Tak, tak, żeby takie szare plamki było, żeby była ciekawsza faktura skóry, żeby to było jestem bardziej takie upiorne. Słuchajcie, usta to jest akurat takie miejsce na twarzy, że ja wolę zrobić to tym razem poza kamerą, więc widzimy się za chwilę. A few moments later. Teraz trochę czuję taką jakby... taką sztywność na twarzy, w sensie tak czuję, że... Powściągało cię trochę. Tak, tak. Szczególnie brwi pewnie. No brwi to od początku czułam, ale nawet teraz reszta twarzy. Dlatego ja tu się wtrącę, musicie być przygotowani na to, że gdy robimy charakteryzację albo makijaże, które mają wytrzymać dłużej, a na co dzień się nie malujemy, to wtedy musimy mieć na uwadze właśnie to, że będziemy ten makijaż odczuwać. Myślisz, że nadawałabym się na drag queen? Tutaj jest pytanie do widzów i napiszcie w komentarzach, tak, jaki pseudonim by mógł być dla Moni. Napiszcie, drogie faworki, w komentarzach, w kogo mogłabym się wcielić i jakie mogłabym mieć pseudonim. Proszę Państwa, jeszcze czas na co? Bo już makijaż jest skończony. Teraz włosy. Włosy, kostium. I strój. Voila. No, jak Wam się podoba moje prawdziwe ja? Jeśli Wam się podoba, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję, wchodźcie na nasze konta. Bo dziś uczyli i bawili Was Luka Sadelon. No i ja, czyli Monia. Nie wiem jak Moni, ale mi było miło. Mam nadzieję, że jeszcze się za jakiś czas spotkamy, ale to też w sumie zależy od Was, bo ten film idzie na ich kanał, nie na mój. No i tak to było. Monia macha różdżką. Zdjęcie. Przy stole z rekwizytami siedzą Mikołaj, Monia i Lukas Adelon. Uśmiechają się do zdjęcia.